Witam Państwa bardzo serdecznie. To pierwszy film, a właściwie rozmowa przygotowana przez Duda Development. Ruszamy z cyklem właśnie takich rozmów, filmów pod hashtagiem Zachowaj dystans, tak aby z jednej strony uspokoić naszych klientów, że jesteśmy do ich dyspozycji, że działamy i proponujemy wiele narzędzi, tak aby skontaktować się z nami bez wychodzenia z domu. Z drugiej strony mamy teraz taką przestrzeń, aby poruszyć tematy, które po prostu interesują potencjalnych klientów, którzy szukają domu, mieszkania czy chociażby lokalu na wynajem. No i myślę, że w tym momencie to jest dobry moment, żebym się przedstawiła. Nazywam się Justyna Miłosz i odpowiadam za PR w firmie Duda Development, a moim gościem dzisiaj będzie... I tutaj, że tak powiem, nie odchodzimy daleko od firmy, bo witam Martę Kasprzak, czyli dyrektor sprzedaży w firmie Duda Development. Cześć Marta. Cześć Justyna, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Powiedz na początku naszym widzom, jak obecna sytuacja wpłynęła na pracę Twojego działu, czyli działu sprzedaży. Powiem Państwu, że postawiliśmy na bezpieczeństwo i zadowolenie klienta. To przede wszystkim zespół Duda Development. Nietypowa sytuacja wymaga nietypowych rozwiązań. Dołożyliśmy stąd dużo starań, by w obecnej sytuacji nie przeszkodziła naszym klientom w realizacji ich marzeń, planów zakupu nowej przestrzeni. Obecnie wszystkie spotkania z naszymi konsultantkami z Poznania, jak i z Łodzi odbywają się online, telefonicznie. To, że fizycznie nie możemy się z Państwem spotkać w biurze sprzedaży, to w żaden sposób nie umożliwia zakupu wymarzonego domu czy inwestycji na przyszłość. Wszystkie umowy rezerwacyjne czy umowy przedstępne podpisujemy z klientami elektronicznie w formie skanu. Takie formy sprzedaży też już wcześniej oferowaliśmy, jak klient nie mógł na przykład dojechać do biura do nas fizycznie. Natomiast wszystkie umowy deweloperskie podpisujemy już w profesjonalnych kancelariach, gdzie wiemy, że poziom bezpieczeństwa jest zachowany. Jeżeli chodzi o potrzebne dokumenty bankowe, oświadczenia, promesy dla naszych klientów, którzy zakupili w naszych inwestycjach mieszkania, czyli dokumenty, które ogólnie rzecz biorąc są potrzebne w toku zakupu mieszkania, załatwiamy dla naszych klientów możliwie jak najszybciej. Podsumowując, praca sprzedaży, jak i firmy, pracuje bez zakłóceń. Dlatego kto z Państwa jest zdecydowany na zakup, chciałby się dopytać o coś, to proszę się nie wahać. Proszę do nas dzwonić, bo jesteśmy do Państwa dyspozycji. To jest ten czas, żeby dobrać, uważam, szczegóły zakupu. Marta, powiedziałaś już wiele o tym, jakie działania tutaj firma podejmuje, ale powiedz może coś więcej, chociażby jak może odbyć się takie spotkanie online, czy jak przekazujemy naszym klientom dokumenty. Wszystkie nasze działy oraz biura sprzedaży pracują w trybie home office, aż do odwołania. Można się z nami skontaktować, jak i telefonicznie, mailowo, czy na czaterze, w godzinach pracy, chętnie pomożemy w każdej sprawie. W najbliższym czasie zaprosimy naszych klientów do oglądania domu pokazowego w Złotnikach, czy domów na inwestycji Morasko, ponieważ jesteśmy już bliżej końca realizacji tej inwestycji, jak i mieszkań w inwestycji Fertilida w Poznaniu. Nasi konsultanci umawiają się z Państwem już tutaj indywidualnie. Na życzenie oczywiście na każdym etapie dostarczymy środki ochronne, rękawiczki, maseczkę czy żel antybakteryjny. Dbamy o zachowanie czystości, szczególnie w tych warunkach. W aktualnej sytuacji proszę śledzić nasze poczynania na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Będziemy pokazywać postępy realizacji w naszych inwestycjach. Dodatkowo planujemy przygotować dla Państwa spacery online po naszych inwestycjach, wspomagając się naszymi makietami interaktywnymi. A powiedz proszę, z jakimi pytaniami teraz klienci pojawiają się i o co po prostu klienci pytają?
Nasi klienci, jak już do nas dzwonią, to się pytają najczęściej, czy inwestycje, które realizujemy, idą zgodnie z harmonogramem postępu prac na budowie. Myślę, że warto podkreślić, że wszystkie nasze budowy pracują bez żadnych zakłóceń. A powiedz proszę, jak w obecnej sytuacji wygląda wizyta u notariusza i czy o to klienci również pytają? Nie mamy tego typu zapytań. W ostatnich 2 tygodniach marca podpisywaliśmy umowy w kancelarii, zachowując oczywiście przy tym środki bezpieczeństwa i komfort sprzedaży. Aktualnie podpisywanie aktu notarialnego, czyli umów sprzedaży czy umów deweloperskich odbywają się w minimalnym składzie, jaki jest wymagany do aktu, bez konieczności czekania w poczekalniach. Na życzenie możemy również dostarczyć rękawiczki, maseczki czy żel antybakteryjny. Więc kwestie jakby spotkania u notariusza są jakby bez zakłóceń. To teraz może trochę kontrowersyjne pytanie. Dlaczego nie warto czekać z zakupem mieszkania czy domu, a może jednak warto? Wychodzimy z założenia, że jak coś się podoba i spełnia oczekiwania, to podejmuje się rozmowę i działa się w tym zakresie. Jednak zauważamy też tendencję teraz, że klienci czekają, co będzie się działo dalej. Trzeba pamiętać jednak o tym, że nie gwarantuje to, że mieszkanie czy dom będzie na Państwa czekało, czy będzie w tej samej cenie. Teraz jest ten czas, aby wszystko sobie przeanalizować, zweryfikować, dostosować rozwiązania pod swoje potrzeby. Dlatego zachęcam do rozmów, ponieważ do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. To teraz coś, co chyba lubisz najbardziej, czyli opowiedz proszę, co mamy w ofercie, co tutaj możemy przedstawić naszym klientom. Aktualnie w sprzedaży mamy mieszkania w budynku wielorodzinnym, jak inwestycja Viertelwilda w centrum miasta Poznania, wyróżniającą się elewacją stylizowaną na kamienicę zachodnio-berlińską. W tej inwestycji mamy ostatnie mieszkania w sprzedaży. To jest mieszkanie 3-pokojowe, 4-pokojowe rodzinne lub 4-pokojowe inwestycyjne z możliwością przearanżowania takiego mieszkania na 4 mini apartamenty. Aktualnie prace nad inwestycją dobiegają końca. Odbiory mieszkań planujemy tutaj przeprowadzić z naszymi klientami w sierpniu tego roku. Ponadto w Łodzi również mamy budynek wielorodzinny. Tutaj w Łodzi, w centrum miasta, tuż przy parku źródliska szkoły filmowej i galerii łódzkiej, realizujemy pierwszy etap inwestycji Diasfera Łódzka. Elementem wyróżniającym tej inwestycji jest na pewno przede wszystkim elewacja nawiązująca do typowo kamienicznej architektury. W ofercie sprzedaży zostały nam mieszkania typu kawalerki, mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Znajdzie się mieszkanie dla inwestora, jak i dla osób, które chcą mieszkać w centrum miasta, mając pod ręką wszystkie dogodności. Wspomniałaś tutaj przy Firtlu Wilda o takich apartamentach pod inwestycja. Czy możesz coś więcej o tym opowiedzieć, bo myślę, że wśród naszych widzów są również potencjalni inwestorzy. Tak, w ofercie Fertilida mamy mieszkania typowo 4-pokojowe, gdzie jeżeli klient poszukuje na przykład większego mieszkania z większą ilością pokoi, mamy taki przygotowany przez naszych architektów przearanżowanie takiego mieszkania na 4 mini apartamenty. Czyli każdy taki apartament ma swoją łazienkę, swój aneks kuchenny. Więc tak na dobrą sprawę, kupując mieszkanie 4-pokojowe, docelowo można tak to przeranżować, że będą 4 osobne mieszkania, takie mini apartamenty. Jeżeli klient zdecyduje się na zakup takiego mieszkania w naszej inwestycji, to my jako spółka Duda Development przekażę Państwu projekt przeranżowania takiego mieszkania pod kątem architektury, jak i wszystkich rzeczy branżowych. Więc zachęcam tutaj do kontaktu, bo myślę, że to jest świetne rozwiązanie dla Państwa jako inwestorów. A powiedzmy jeszcze proszę o tym, co oferujemy rodzinom z dziećmi lub po prostu osobom, które cenią to, że
przy mieszkaniu, przy domu mają kawałek ogródka, co w dzisiejszych czasach jest, można powiedzieć, na wagę złota. W naszej ofercie znajdują się również inwestycje takie deweloperskie z domami, między innymi dla rodzin potrzebującej większej przestrzeni do życia. To jest nasz czwarty etap inwestycji Nowe Złotniki i Morasco Park w Poznaniu. Aktualnie w ofercie sprzedaży mamy czwarty etap właśnie inwestycji Nowe Złotniki w gminie Suchy Las w Złotnikach. Są to domy 4 i 5-pokojowe o metrażu od 133 metrów kwadratowych do 156. Każdy dom z garażem i z działką od ponad 315 do 525 metrów kwadratowych. Domy są w standardzie deweloperskich z pełną infrastrukturą zewnętrzną, czyli pełne media ze światłowodem, jak i pełna infrastruktura zewnętrzna związana z komunikacją, chodnikami i oświetleniem. I takie domy będą gotowe właśnie w Złotnikach już w kwietniu przyszłego roku. Jeżeli chodzi o Morasco Park, to jest projekt, który zakończymy już latem tego roku. To domy o powierzchni 159 metrów kwadratowych w Poznaniu przy ulicy Morasco 58. Uważam, że jest to rewelacyjna lokalizacja w mieście, ale z dala od całego zgiełku miejskiego. Największym atutem tej inwestycji jest to, że ta inwestycja docelowo będzie inwestycją osiedlem zamkniętych domów z pełną infrastrukturą zewnętrzną, czyli drogą, oświetleniem, miejscami postojowymi dla gości. Każdy dom na tej inwestycji jest funkcjonalnie zaprojektowany z garażem, z działką o powierzchni 525 metrów kwadratowych i ten projekt i te domy będą gotowe już latem dla naszych klientów. Więc zachęcam do zweryfikowania oferty na naszej stronie, ewentualnie na innych portalach, z którymi współpracujemy. Tak, oczywiście tutaj zapraszamy do kontaktu. Bardzo Ci dziękuję za przedstawienie tego, jak teraz działamy i co oczywiście mamy dla naszych klientów w ofercie. Ja chciałabym jeszcze tutaj na koniec wspomnieć o zapowiedzieć nasze kolejne filmy, nasze kolejne rozmowy, bo tak jak na początku powiedziałam, ta rozmowa jest pierwszą z cyklu Zachowaj dystans, ale do rozmowy zaprosimy również chociażby specjalistę do spraw kredytów i z nim porozmawiamy o tym, jak w dzisiejszych trudnych czasach można załatwić formalności, jak teraz banki działają. Zaprosimy również notariusza, aby więcej powiedzieć o tym, na co zwrócić uwagę w akcie notarialnym, ale również właśnie jak teraz odbywają się wizyty u notariusza, chociaż o tym już tutaj Marto wspomniałaś. Na pewno wśród naszych gości będzie także prawnik. Porozmawiamy o tym, jak ważna jest umowa dla osób, które chcą komuś wynająć mieszkanie. Myślę, że to będzie ważna rozmowa, szczególnie dla inwestorów, którzy planują właśnie wynajmowanie mieszkań. I myślę, że również w ciągu tych najbliższych tygodni do rozmowy zaprosimy projektantkę, aby porozmawiać o tym, jak w dzisiejszych czasach można zdalnie z projektantem opracować projekt mieszkania, ale na pewno tutaj pani projektantka zdradzi również nam, jak wykończyć mieszkanie tanio, ładnie i pod inwestycje. Już o tym Marta wspomniała, o naszych dodatkowych działaniach, ale na bieżąco zachęcamy do sprawdzania naszych stron internetowych, bo tam wrzucamy zdjęcia z inwestycji, tak aby Państwo mogli zobaczyć, co tam się dzieje aktualnie na naszych budowach, na naszych inwestycjach. Oczywiście przygotowujemy również spacery online, no i zapraszamy do oglądania cyklu tych filmów. Ja Ci, Marto, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. A Państwa, do usłyszenia w biurze sprzedaży. Dokładnie, zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży, a Państwa zapraszam też do oglądania kolejnych naszych filmów. Także do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.